Siemaneczko, z tej strony Mistrz Grzy, witam Was w dzisiejszym materiale, gdzie zajmiemy się głównymi walkami gali UFC 295, bo one zapowiadają się na papierze na prawdziwą petardę. Mówię na papierze, no bo czasem bywa odwrotnie. Te walki, które po prostu muszą być fantastyczne, rozczarowują, a te, po których byśmy się tego nie spodziewali, czasem świetnie style się na siebie nakładają. Nie sądzę, żeby tak było tego wieczoru jutrzejszego. Natomiast też oczywiście znak zapytania przy Izzymie Prochadzce, w jakiej on będzie formie po półtorej roku bez walki. Pamiętajcie, że oczywiście przy okazji UFC, jak zwykle, sponsor naszego kanału, legalne zakłady bukmacherskie fuksiarz.pl, ma mega promocję do 300 zł zwrotu, czyli możecie zagrać kupon za 100, albo za 200, albo za 300 i jeżeli przegracie, dostaniecie zwrot tej kwoty. Musicie tylko zagrać minimum dwie walki lub jakieś minimum dwa wydarzenia sportowe i łączny kurs musi być powyżej 3. Także ja Wam też pokażę swój kupon, on też takie wymagania spełnia. I uwaga, bo do tego również jest 20 ziko darmowo na obstawianie La Liga. Wystarczy się tylko zarejestrować z linku w opisie, wpłacić depozyt i już będzie Was to wszystko obowiązywać. Jedziemy z typami. Zaczniemy od main eventu. Prochadzka kontra Pereira. Mega, mega ciekawy pojedynek. Wydaje się, że tu powinno być bombardowanie w stójce od samego początku do samego końca. No chyba, że spróbuje Prochadzka w tym swoim chaosie, który na pewno nam zaserwuje jak zawsze w jego walkach. Zdecydowanie bardziej poukładanym zawodnikiem jest oczywiście Pereira, więc może w tym chaosie faktycznie spróbuje gdzieś tam przewrócić, gdzieś się troszeczkę pokulać, no ale nie chce mi się chyba w to wierzyć. To musiałoby wyniknąć z jakiejś, no musiałoby jakieś niesamowite rzeczy się wydarzyć, żeby do tego doszło. Wydaje mi się, że obaj mocno przekonani o swoich stójkowych umiejętnościach będą chcieli tutaj tą walkę zwyciężyć. W tym chaosie jest metoda, to zawsze mówiłem o Izzy Prochadzce, w ogóle bardzo lubię go oglądać, to jest stylowo jeden z moich ulubionych zawodników, bo jest po prostu unikalny. Lubię niektórych zawodników bardzo poukładanych, metodycznych, natomiast też dla mnie Izzy Prochadzka to jest taka fajna odskocznia od takich zawodników, zawodnik, który się raczej nie mieści w żadnych miarach technicznych i tym chaosem po prostu potrafi dewastować rywali. No, jego walka ostatnia z Gloverem Teixeirą przed tą przerwą, no to jest jedna z najfajniejszych walk w UFC. Nie powiem, że jedna z najlepszych, bo różnych rzeczy tam się można przyczepić, ale jeżeli chodzi o dramaturgię, zwroty akcji, no to była po prostu siekiera, jedna z najlepszych pod tym względem walk w historii UFC, przynajmniej tej historii, którą ja oglądałem, także walka absolutnie wybitna. Półtorej roku przerwy, czy to zrobi wrażenie? Wydaje mi się, że niestety może zrobić. Wydaje mi się, że fizycznie też troszeczkę inaczej wygląda. Panowie we wrześniu mieli się zmierzyć, nie był jeszcze gotowy na ten termin. Stwierdził, że jeszcze tam chce te problemy zdrowotne do końca załatwić. No, także to jednak pamiętajmy, że Pereira cały czas startuje regularnie i to z bardzo mocnymi zawodnikami. No, na 4 ostatnie walki, no 3 zwycięstwa przecież z samymi potęgami, choć jeden tą potęgą nie był jeszcze wtedy, ale stał się nią ostatnio. Natomiast no bez wątpienia gdyby nie było tej przerwy, gdyby był w tym sztosie, to bliżej widziałbym te szanse i nawet może wskazałbym na Prochadzkę, bo nie ukrywam też, że kibicuję mu w tym pojedynku, natomiast wydaje mi się, że jednak ta metodyczność, ta potężna, bardziej poukładana stójka, a przypomnijmy, że ten zawodnik, który no jest znany z tego chaosu po tej długiej przerwie, wydaje mi się, że może się nie odnaleźć od razu w tym pojedynku Izzy Prochadzka, że tu jednak będzie troszeczkę widać, może nie rdzy, ale takiego jednak braku tego, że to półtorej roku zrobi po prostu wrażenie i przy takiej dynamicznej walce stójkowej, gdzie naprawdę mieli sekundy będą decydować, może się po prostu Prochadzka zagapić w tym swoim ataku, dlatego ja w tej walce pójdę jednak w stronę Pereiry, ale tak jak mówiłem, kibicuję Izziemu Prochadzce, mam nadzieję, że nawet po tej przerwie wróci i pokaże to, co najlepsze. Natomiast no, powiedziałbym tak, serce Prochadzka, rozum jednak za Aleksem Pereirą i to na niego podaje swój typ. No i drugi pojedynek, pas w kategorii ciężkiej, Pawlowicz kontra Aspinall. Ależ tu będą grzmoty potężne, najprawdopodobniej już od samego początku. Obserwuję ruch w internecie, to wydaje mi się, że jednak większość stawia w tej walce na Aspinalla, że to on tutaj zatriumfuje. No,
Ja mam co do tego wątpliwości i idę tutaj, no może nie pod prąd, bo też to jest walka bliska. Natomiast ja tą walkę widzę zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że to jednak Pawłowicz tą walkę wygra i wydaje mi się, że będzie to zwycięstwo dosyć pewne. Tak to widzę. Wydaje mi się, że o ile pamiętajmy też, że jest po pełnym obozie przygotowawczym Pawłowicz, Aspinall nie. Ja bym tego nie bagatelizował zdecydowanie akurat w tym przypadku, bo wydaje mi się, że Tom Aspinall mocno postawi na początek walki. Być może nawet ta pierwsza runda będzie jego, ale wydaje mi się, że Pawłowicz będzie go tutaj metodycznie rozbijał. Oczywiście to jest też zawodnik, który kocha nokauty w pierwszych rundach. Nie pamiętam dokładnie, ile ma ich na koncie, ale praktycznie wszystko w ostatnich latach wygrywa już w pierwszych rundach. Natomiast tu myślę, że będzie inaczej. Spodziewam się, że to będzie jednak dłuższy pojedynek i wydaje mi się, że jednak Pawłowicz będzie miał świadomość tego, że najprawdopodobniej kondycyjnie będzie w tej walce lepiej przygotowany od przeciwnika i nie zacznie tak ostro jak zwykle. Będzie starał się raczej wywierać taką presję, że to Aspinall musi szybciej zaatakować, a on będzie sobie tutaj kontrował, przeczeka troszeczkę i jednak myślę, że to nie w pierwszej rundzie może się to rozstrzygnąć. Oczywiście, jeżeli Aspinall tutaj pójdzie na taką totalną wojnę od początku, no to będzie musiał podjąć te rękawice Pawłowicz, bo też nie będzie mógł za bardzo wyczekiwać, bo może otrzymać cios, który tą walkę sprawi, że się po prostu gdzieś tam obudzi pod prysznicem już. Także tutaj musi na to uważać Pawłowicz, aczkolwiek ja uważam, że on tą walkę wygra. Myślę, że przetrwa to wszystko, co będzie się działo na początku i w drugiej rundzie rozpocznie swoją grę, a w trzeciej lub czwartej myślę, że Pawłowicz ten pojedynek rozstrzygnie na swoją korzyść. Takie są moje przewidywania na tą walkę. Oczywiście pamiętajcie, że jeżeli zdecydujecie się zarejestrować u naszego sponsora legalnego, oczywiście Bookmachera, no to będziecie mogli z opcją zwrotu zagrać, czyli nawet jak przegracie, forsa wróci. Tu moje potwierdzenie, także Alex Pereira i Serhiej Pawłowicz. To są moje selekcje na ten dzisiejszy, na jutrzejszy wieczór. Oczywiście przed nami także KSW. Ja zrobię do niego już osobne typowanie, bo też nie chciałem tych materiałów mieszać, a tam też mam kilka swoich przemyśleń na temat tej rozpiski. Także zawsze fajny weekend, kiedy mamy wieczorkiem galę KSW, a w nocy niektórzy nie śpią. Ja zawsze jednak staram się wybierać drzemkę i wstać na te najważniejsze walki, a te mniej ważne dopiero później obejrzeć sobie z odtworzenia. Natomiast to są zawsze takie fajne wieczory sobotnie, kiedy jest polskie MMA wieczorem, a później w nocy to najwyższej klasy światowej UFC. To lubię. Trzymajcie się, byki. Heja.